Jaki sport jest najnudniejszy? O kurde. Ten, jak się nazywa ten sport, gdzieś tak... Curling. Curling, dokładnie. Tak to się nazywa? Tak, no to czajniki po lodzie. No tak, tak. To to. Tenis. Ten, znaczy się ten stołowy. Ping-pong. Ping-pong. Dużo osób pewnie się nie zgodzi, ale uważam, że piłka nożna. Piłka nożna według mnie. Piłka nożna. Piłka nożna. Najnudniejszy, piłka nożna. Okej. Jakie jest najważniejsze słowo? Kocham cię. Miłość. Najważniejsze. No, że ktoś kogoś kocha, tak? Kocham cię. Wchodzi ustawa, która nakazuje nam wszystkim się wytatuować. Co tatuujesz i gdzie? Strzałę. Amora. Na ręce. Jakie jest najważniejsze słowo w życiu? Szczęście. Deskorolka. Słowo? Do przodu. Najważniejsze? Żółte kamizelki. Zaraz. Nie wiem. Nie wiem, też jest ważnym słowem. Co umiesz przewidywać? Przewidywać? Przyszłość. Co u mnie w przyszłym tygodniu? Ciekawy wywiad. Yeah, na pewno. Pogodę. Jak jutro będzie? Dosłownie. Jutro? Słońce wychodzi, może będzie ładna pogoda. Sądząc po chmurkach, zimno, ale słoneczne. Lekkie słońce i lekkie zachmurzenie i zimno. Czasami widzę ludzi, których na przykład spotkam w niedalekiej przyszłości. Ale mnie nie widziałeś wcześniej. No niestety nie. Kurna. Się lepiej przygotował. Wiem, ja też. Nic. Prawda? No. Okej. Okay. A jak na przykład dużo zjesz, to jesteś w stanie przewidzieć, że będziesz się źle czuła? A no to tak, no. A, czyli umiesz. Czym albo co byś chciała sterować za pomocą aplikacji, tak żeby się już nie męczyć, mieć po prostu lżej w życiu? Ludźmi. Wszystkimi naraz? Nie, moim chłopakiem. O, samochód. A, czyli leniuszek? No. Samochodem. Po prostu byś go tam, już sam sobie jeździł. Okej. Okay. Bo się boję jeździć. Bardzo dobrze, w sensie, że się boisz, znaczy bardzo dobrze, wymyślą kiedyś tę aplikację, nie przejmuj się. Autobus. Cały dom. Czyli od odkręcania wody po robienie kawy. Tak, wszystko. Ze sprzątaniem włącznie. Tak, też. Patrzcie, Patryk jest grubym leniem. O, jakby ktoś mi jedzenie ciągle przynosi, to tak. Mogłabym to sterować, że samo mi jedzenie tak przychodziło. Taka aplikacja, która by mnie przenosiła na przykład w różne miejsca. Teleportowa taka? Tak. Zdecydowanie moimi książkami. W sensie bym jakby wiedzą chciałbym móc sterować, o. Porządkować ją w wełbie. Albo ten, albo jakbym mógł sterować przez moim pokoje, żeby sam się sprzątał, to było całkiem spoko. Kurczę, nie wiem. Dużo mi się rzeczy nie chce. Wiem. Dużo aplikacji trzeba by stworzyć dla Korneli.